Wystawa Teatr Życia w Toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu jest wydarzeniem szczególnej wagi. Łączy historię sztuki współczesnej z jej teraźniejszością. My name is Nezaket Ekici. I'm a performance artist. I'm coming from Turkey, but live a very long time in Germany. And now I'm here in Poland. And I'm a performance artist, but making, beside life, also video performances. Behind me is a work of me, and the video is the name Wailing and Rewailing. Kuratorką Teatru Życia jest Cebrila Denegri. Mottem wystawy są słowa Yves Kleina. Życie, życie, samo życie jest sztuką absolutną. And it is the finishing school, which is young women training in the early 20th century to be pleasant beings. And then it is the cuttings of mouths from magazines. Teatr Życia jest wystawą poświęconą tym działaniom artystycznym, które szukają punktów wspólnych pomiędzy sztuką, muzyką eksperymentalną, nowoczesnym tańcem i teatrem. Nazivom Tangenta, izveden ovde u muzeju u Torunju, je crtež na zidu sa geometrijskim pojmom Tangenta, koji je ovde predstavljen sa momentom zvuka. U kategoriji ostalih radova koje je podrazumeva izložba sa zvučnim, tonskim i ostalim graničnim područjima u vizualnoj umetnosti. Italian artist. I'm only 25, so I'm very proud to be in this show in Torun. And this is actually the main idea of my performance today, because as a young artist, I will try to get on the top of these steels, these like quite high wood stickers, and I will try to work in the museum. So
there is this idea of being a young artist with not lots of experience next to very important names. So basically it's the idea, because in Italian we have this sentence saying you have to make your bones. So basically means for bones, like you need to get experience to make something. And it's all around this idea of being a young artist next important name, and perhaps like not to have like lots of experience, but at the end you really want to make it, so you will make all your efforts to do it. So that's the idea of the performance today. At the same time, also because I'm very interested in my work is all related in about like gender issues, except especially the fact that like sexual minorities, we don't have any rights in Italy, still be fighting. So this idea is seen a kind of impossibility as the only possibility we have, and so persistence as well. And it's a kind of metaphor to talk about the collective problem, the collective mission we have to push our dreams and like to still fighting for our rights in a Catholic society such as the time. Nazywam się Natalia LL, właściwie jest to mój pseudonim artystyczny, ale nim się posługuję od lat 70., gdzie właśnie skróciłam swoje nazwisko Lachlachowicz na LL. Zajmuję się sztuką multimedialną, która nie bardzo właściwie odpowiada do przekładania jak gdyby moich koncepcji artystycznych. Od lat 70. uwielbiam fotografię, posługuję się w swoich dziełach fotografią, filmem wideo, filmem jeszcze przedtem analogowym i oczywiście performance, instalacje. Spaces and mostly empty space that
that have some symbolical connection with my history, but also with my own perception of public spaces in general. This work, for example, is an acoustic test that I made for three times. Wczesnej w Toruniu na jak gdyby takim wystawie wielkiej Teatr Życia przedstawiam swoją pracę Natalia i Seks, która powstała w 1974 roku, natomiast zdjęcia do niej użyte były już zrobione w latach 69-70. Praca ta wystawiona była w Berlinie, jeszcze w Niemczech Zachodnich w 1974 i w Galerii Paramedia. W tej chwili oczywiście ona tutaj jest umieszczona. Jest to praca jakby wieloznaczeniowa, bo jest napis Natalia Seks. Z daleka widzi się tylko litery i czyta się właściwie jak sztukę konkretną. Natomiast w przybliżeniu każda z liter posiada wiele obrazów rejestracji aktu seksualnego. Na te czasy, kiedy ja to robiłam, była to dosyć odważna sztuka. Nie zawsze mogłam ją pokazać, ale myślę, że w tej chwili stała się jak gdyby już klasyką. My name is Marlene Haring. I'm doing for this show the piece Show Me Yours, I'll Show You Mine. I will ask visitors to come inside this mirror wardrobe with me and let down their trousers. If they let down their trousers, I let down mine as well. Of course, I will have to learn it in Polish, so I'll say this. It's me behind the burqa. I'm under the burqa. And what happened in this video is where I covering me what is inside my dress in the burqa, so, and I put all stuff on the dress, so anyway I not making me nude, I put it everything on me, so I'm re-covered again. This
fluxus performance, body art i wszystkie inne tendencje artystyczne, które skupiają się na akcji i na ciele artysty jako temacie, a zarazem obiekcie pracy, są punktem wyjścia dla wystawy pokazującej drogi, którymi porusza się młoda generacja artystów. Premiere here in this house, and it's about working with 400 apples around, and I take it, keep it, and throw it. This with a very interesting movement that is coming from flamenco, and I'm doing this tonight. Cisza, powolność, minimum gestów są powszechnie zauważalne w pracach młodych performerów. A wystawa Teatr Życia pozwala nam przyjrzeć się, w jaki sposób redukowanie ekspresyjnego języka jest w stanie spotęgować i wyrażać artystyczne prawdy.